Siemanko, ze strony Mazowiecki Zbogarz, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Jak pamiętacie, dzisiaj jesteśmy właśnie na Dziadkowicach. Kolejny odcinek. Pamiętacie, co się stało w następnym? Oczywiście, że pamiętacie. Wybuchł pożar, niestety Trzypek spłonął. No, trochę tam popalił się. Brony trochę się udało uratować, coś jakoś ten... No, niestety Trzypeka już... Po prostu nie mieliśmy głowy jego remontować. Odszkodowanie za niego wzięliśmy. I tak pomyślałem sobie, czy była Gruszczyśkowi nie. Znaczy, jeleniowi nie sprawić prezentu. Dzisiaj jeszcze sobie pojedziemy. Posiewnik nowy, ale zanim ten, to wyjaśnię wam, co jeszcze jest. Mamy tutaj nowy trigger, którego nie zaznaczyłem, a mieliśmy. I ten teraz działa. No więc tak. Co zrobimy? No dzisiaj wam pokażę, jaki prezent jemu sprawiłem. Zawsze marzył o nowym ciągniku, więc pokażę wam zaraz, jaki to ciągnik. Na tej serii. Nie? Uwaga, uwaga, jesteś gotowi? Jesteś gotowi? Tak, kurde. To jest MTZ 82. Ciągnik jest oczywiście dla mnie spoko, nie jest taki zły. Mnie po prostu on się podoba. Inne MTZ takie średnie są, ale ten zawsze lubiłem. Taki fajny nawet. Taki 82. Szczególnie podoba mi się jego maska. Naklejki oczywiście tutaj. No takie różne tutaj. Kabina nawet spoko. Wnętrze wam pokażę. No tu jest ok. No nawet siedzenie wygodne. Kolor pomarańczowy bardzo spoko. Chociaż to jest taki trochę już czerwony, wyblakły. Ale to nic, MTZ w sobie jest bardzo, nawet spoko, mnie się podoba. O, lampy przednio 60. No i tak, tu patrzę, nawet świetnie zrobił Polska 30 właśnie tego MTZ-a. Tutaj o 55 Pawła stoi. No, to tak, teraz na nich czekamy. Paweł pojechał właśnie po Krzyśkę do szpitala. On tam... No, dzwoni do nas, mówi, że wyjdzie jakoś z tego. Ciekawe, kiedy oni przyjadą, no. To może wyjdziemy sobie na ulicę, zobaczymy. O, chyba słyszę jaj. Jadą, dobra. Trzymaj się! O Jezu, co tu się stanęło? A i tak, dobrze. Nie zrzygasz się, nie bój się. Masz worek. Dawaj worek! No, przyjechali już. Kurde, jednego mi się dzieje! Mój Boże! Paweł, wyciągnij mi kulę z bagażnika. Masz, no tak. Czekaj, ja wyciągnę, otwieram bagażnik. Dobra, biorę. Dawaj, otwieram drzwi. Dzięki. No. Dzięki. No, cześć, cześć, jeleń, jak tam, kurde. Ej, drugi radę za trzy. Też miałem. Nie. Noga niestety złamana. Oj. Jak druga złamana? Skręcona. Przecież ty się, kurde... Przecież, kurde, paliło się, to jak ale noga panie... Ale panie... Ale potem jakoś walnąłem o te drzwi. Ale potem walnąłem jakoś o te drzwi i mi się zatrzasnęły i ten... Drugą ratę za trzypego dostałem, 14 tysięcy. Teraz idę szukać jakiegoś MTZ-a. Do... No ale to przecież tak. No jak to było logiczne? No przecież on mógł złamać, co nie? Albo cokolwiek, bo przecież... Słyszeli, jak strzasnęło. A to wybuch, no, bo ja tylko się widziałem, ale... że się pali, tak... Coś... No ale był wybuch, no to może nie wiem. Panie, ale ja bronowałem. Dobra. I nagle... Dobra, czekaj. Co jak Grzyk z tej racji, że niestety po Trzypeku nic tak za dużo nie zostało. Wzięliśmy go, sprzedaliśmy komuś, żeby wyremontował. Dostaliśmy za niego oczywiście odszkodowanie. I muszę ci pokazać coś, co mam dla ciebie. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Chodź, chodź. Zobacz. Chciałeś go? Kurde, ja go chciałem kupić. Od 13, to jest? Co? Od Staszka? No od Staszka. Kurna ma, dzięki! No widzisz, kurde, my myślimy o tobie. Dobra, ja muszę jechać po siewnik odebrać.
czasie będzie, kiedy za jakąś pługiem, za jakimś pługiem czwórką czy piątką obejrzeć. Jakąś, no piątką jakby do NTZ albo czwórką bardziej. Nie, przecież jak my możesz... No trzeba większy pług, no do 60 do trójka. 60 do trójka może być, ale czwórka jakaś do NTZ mogło być. No. Nie, ty od razu czwórkę bierz, bo się nie otworzy. Nie no, czwórkę. Jedyna. Bo ja nie mówię, że trójkę, no, tylko czwórkę, że kupić. No. A panie, a ja właśnie ten... Overum. Mój kolega ma na sprzedanie. Mogę po niego pojechać, bo możemy go przetestować. Jak już to nie... pojechać, to możesz go zobaczyć, przetestować jak już, ale no na razie nie ma niczego do orania, to wiesz. Ej, dobra, daj kasę, to mu zaliczkę dam za to. Daj kasę. Czekaj. Ej, to czekaj, włącz tego. Ej, weź włącz radio. A nie, nie ten Overum, to gdzie to, to za ciężkie. Jakoś czekaj, kurde łunie. Nie, ale... Pojechałeś? Ta, panie, ja go przetestuję, ja pojadę czekaj po niego. Dobra, daj kasę. Dobra, słuchaj, Pugatera nie załatwiej. Kurde, siewnik, udało nam się z ten. O co tam, dobra. Na razie Puga nie, kiedy tam się czekaj. Czekaj, a co teraz radio, robimy? Nie wiem. Ja włączę radio i se, nie wiem, ja se posłucham radio. Pomogę. Siebie się. Najnowsze newsy. Pożar, wieś, wolę się od... Cicho, cicho. Wyłącz tego, kurde! Wygrana! Pana państwa! Kurde. Słyszałeś? No bo liczymy pożar był. Ej, a ja coś słyszałem, że ciągnik z pracy się zapali. O kurde. Czekaj, bo się radio psuje. Dobra, słuchajmy. Najdłuższy gimsa. Pożar w wieś Bolesiowa. Spłynęły dwie rzeczy. Defkona oraz prasa klasa. Niestety jedna osoba była bardzo poszkodowana. Niestety zmarła w wielkim pożarze. Niestety po osobie zostały tylko kości i sama tylko powietrze. O matko. Po kolejnym zdarzeniu wygranie bizona wieś dolnośląska, nowy bizon bordowy został przeznaczony dla nowego właściciela. O, dolnośląski ktoś bizona. Kurde, ale w Bolesiowie ktoś... Ciekawe jak ktoś zmarł. Ej. Mam nadzieję, że nie mój kolega. Kareta. A może sąsiad. Ej, ale ja słyszę. Ej, ale ja chyba słyszałem. Sąsiad z tego zmarł. Któryś. Ale czekaj, bo właśnie kogoś przywieźli do szpitala. Jakiegoś ciężko poszkodowanego, bo w jakimś pożarze ciągnika, coś takiego. Nie, Marcin nie, nie mógł być. Kurde. Czekaj, czekaj, czekaj. Komórkę daj mi. Daj mi swoją komórę. A po co? Czekaj, albo dobra ze swojej. Czekaj. Halo? Dobra, to tyle, pa. Ej! No. Sapę? No. To nie był ani ten Krzysiek jego bogaty, ani on, tylko ten, co mieli na spółkę z nim krowy. A kurde. Ja nie mogę, on zmarł. No kogoś przywieźli do szpitala. Kurde. Dobra, dawaj, trzeba robić w polu, a nie stać. Ty. Poczekaj. Ja jeszcze muszę jechać zabronować coś. Jedno pole muszę wybronować i to tyle. Trzeba będzie zobaczyć. Na razie to dzisiaj nic w polu więcej nie robimy. Czekamy na dobrą pogodę. A ja myślałem, że MTZ. Myślałem, że MTZ. Ej, czekaj! Przecież my mamy srebrne bronę. Że co mamy? Nie używa. Srebrne bronę mieliśmy. Że co my mieliśmy? Srebrne bronę. Nie pamiętasz? Jakie srebrne?
A nie, mieliśmy. Ale ja sprzedałem, kupiłem większe. Przecież ja te piątki jeszcze mamy nowe. Je jakoś nam się udało uratować, to wypiaskować szybko było i tyle. Myślałam, że MTZ-a wykorzystujemy to. A dzisiaj nie mieliśmy siać? Przecież nie, dzisiaj jeszcze nie. Ale ty zapierdzalasz na tych klikach. W kulach. No najwyżej na w następnym odcinku, bo tak nie te, teraz nie to. Tu jeszcze jedno pole przygotować chciałem i chcę, mam zamiar jeszcze gdzieś poszukać jeszcze jednego do kupienia na nowe obrabianie, bo tak trochę tych hektarów by nam ktoś się ma oddać w dzierżawę. Ktoś ma dzierżawę. Nie, bo dzierżawy to trzeba będzie płacić, a my nie chcemy kurde płacić, tylko chcemy mieć swoje, nie? Lepiej wydać kurde pieniędzy akurat, i nie płacić więcej kurde za dzierżawę to... Ej, za talerzówko jakoś się oglądali. Talerzówko, no w sumie. Ale to nie wiadomo, czy nas... kiedy. Ale mój kolega ma na sprzedanie. Taką agromaszę. Powiedział, że od spodowania 14 tysięcy jeszcze drugi raz. Tak, jak trzeba zobaczyć tego MTZ. Kurde. Silnik za dwa. Trzeba kupić beczkę, bo się nam samo wylewa. Ej! Samo się nie wylewa, przyjechał ten, kurde, brał. Znowu się nie wylewa. Nie brał, jak czekaj, biorę rynkę. No co ty jesz, Andy? Gdzie rękę wsadzasz, czy ty, kurde, o... Urna drut, a nie rękę. A powiedziałeś rękę. Drut to powiedział. Dobra. Ja słyszałem rękę. Ej, światła. Dobra. Działa? To ja lecę się oglądać za jakimś polem. Jedziecie ze mną? Ja MTZ-em. A to MTZ-em. No, a dobra. Bo ja nie wiem, że ja idę do sąsiada. No bo dobra, ja jestem z tobą. Czekaj. To staw MTZ-a na bok. Poczekaj, bo mi kula spadł. Ty, często. Czekaj, tu się gdzieś obejrzymy. Żeby do talerzowania było albo do orki. No za dwa dzisiaj bym jakieś kupił. Słonka, no to gdzie ty tu jedziesz? No, ja myślałem, że tu wjazd na te, na pola. A mi ścięło coś. Ja nie mogę się ruszyć. Czekaj. Trzeba wyjść i wejść. Jezu, ja mam problem cały czas z tym farmikiem. Dobra. Tu nie ten, to wezmę. Cepek, poczekasz na mnie, bo ja muszę iść się wyżegać do krzaku. No. Dobra. Już? Już. Jelitówka. Dobra, dawaj. Jeżeli jechałem z nim do Poznania, w tą i resztę. 5 przystanków było na seranie i na żeganie. A Paweł wchodzi. No. O, a tutaj kogo go ten... Pom, ten... grób? Kogoś na pewno. Może dziadka? Nie, on na Dolnośląsku jest pochowany. Co? Ty, chodź zobacz to. Ty. Ej, to po... Ej, za czymś większym byśmy rozglądali się. A i tam, tu nie ma większych kawałków, to takie tylko są. Jest jeden większy, czekaj. Dobra, to lepiej, wyłaź. A na kogo polonez jest napisany? Na. No ej, kurde, co?
Ej, a tutaj jest nasza łąka, bo tam ten, po koledze w sypadku. No to i jeszcze tych łąek nie sprzedałem, to możemy sobie... O, to fajne pole jest. Wiesz, ile tu by było obrabiania? Tu nie mamy większych maszyn, tu trzeba myśleć o mniejszych kawałkach. NTZ. Ej, a kogo tu pole jest? No nie wiadomo. A to można by było kupić. Takie z górki. Musimy to spresować. Ej, tam jest jakiś kawałek taki mały. Oj, wąski z kukurydzy, to byśmy mogli jednorzędowo kupić sieczkarnię. Jedyne co tam by można było, to ziemniaki zasadzić. Dobra, ja myślę o tym, co tu widziałem, jedno by się takie przydało tutaj. Może tu gdzieś jeszcze się upatrzy. A nie, czekaj. No, gdzie kurde wyłazisz? Winorośle. Dobra, chodź, kurde, jedziemy dalej. O, sąsiad jedzie. O kurwa. Trzydziestka. Niebieska. Dobry. Dobry. Ładna. Co tam słychać? A nic, a remont był. Trzydziestki. No fajny, fajny. Prawdopodobnie może się kiedyś jeszcze założy na pewno stary. No. No. Cześć, sąsiad. Dobra, chodź, dawaj, jedziemy dalej. A panie, co tu się stało? Czemu ty jesteś w akrykach? Szybek się spalił. I... To ty mi kurwa nie rałeś! Ja pierdolę. No i... trzasnęło mocno i to w moje dwie nogi. Jedna skręcona, jedna. No, słyszałem. Dalej, panie, to ja. O, sądzę, co się dawaj. Dobra, jedziemy dalej. O, tutaj może o to zaorane. Tak? No to przejdźmy się. No. Ej, no to może dzisiaj jeszcze uda nam się tu zabronować. No. To by się zakupiło. O, tu obok łąka jest, zoba. Ej, no ale fajna. No tu by się kupiło. Czekaj, ja zadzwonię do... Ej, ale to przecież mojego kolegi, co? Jo, te pola ma na sprzedaż. Czekaj, zadzwonię do niego. Łąkę i pole ma. No i dobra. Czekaj, dzwonię do kolegi zaraz. No. No, halo. Halo. Ej, bo ty masz łąkę i dwa pola na sprzedaż. Jeden taka zabronowany, jeden zaorany, tak? No, pa. Mogliśmy by od ciebie kupić, ile to by kosztowało? Kupisz, tak? Tak? Tak. Kiedyś? Czekaj! Sapek! 5000! Takie małe, kurde, to hektarowe jest. To gdzie 50 000? Ale za wszystkie 50 000. No to właśnie mówię, mały pola hektarowy to kurde ile? 50 000? 5 000 i tyle warte. Dobra, może... Ej, dobra, pogadaj z nim. Masz telefon. No halo. No halo. Panie, za takie małe pola hektarowe 50 000 daj spokój. 5 000 i dogadani. Jeszcze flaszkę dorzucę. Panie, robimy tak, się dogadamy. 5 000 i najlepszą flaszkę, jakubyś nie, jakiej nie piłeś. 5500 i flaszka. I wjeżdżamy dzisiaj na pole. No i dobra, dogadani. Jedziemy papiery pisać. Dawaj. Dobra, dawaj. Ja pójdę może po MTZ i zabronuję ten mały kawałek. Dobra. MTZ. Czekaj, a ten kolega wcześniej mieszkał, ty! Do tyłu. Tam? Do tyłu,
Tak, tam czekaj, gdzie ten dom jest? Tu! Musisz przejechać przez sady. Nie przejadę. O, i tu. Przyjdźcie! To ci nam. Dobra. Siema! Po te pole. To was. Papiery pisać. Dobra, to ja poczekam. No. Dobra. Masz 5000. Co ci się stało? Szypek spalił, drzwi się zatrzasnęły i wiesz. Jasne. Ale MTZ tam mamy. Dobra. Szapek! No. Możemy dzisiaj wjeżdżać na pole. Dobra. To zanim te, to ja jeszcze się gdzieś przejadę do kogoś, nie? Masz. Nie kończę do gminy! Ej, to ja pojadę tutaj zabronować. To ty pojedziesz. To trzeba przetestować ten ciągnik. No to te zaorany, no to te zaorany pojedziesz. Wiem, wiem. Te zaorany ty pojedziesz zrobić, a jeszcze się gdzieś przejadę. Gminy, jak się z tym żyć? Co? Kurwa. Gminy z tym popierali wtedy. Dobra, ja idę po MTZ. Dobra, odpalamy. I po brony jadę. A ty miałeś do kogoś się przejechać. No właśnie, pojadę. Ale nie do kogoś, tylko gdzieś. Gdzie? Gdzieś jeszcze coś zobaczyć. A, do Angramy. No to ty tam jeździ, ja pojadę do Angramy. Ja nie jadę do Agromy, co ty pierdzielisz? Dobra, ty gdzieś tam jeździ, ja... O, tu jeszcze nie te zbronowane. Co? Dwa pola mam zabronować? No, tutaj z tyłu i tamte nowe. To, no to ja pojadę na ten nowy i potem... Ej, a mógłbyś mnie zaprowadzić, bo trochę nie pamiętam, gdzie to jest. No, tutaj jeszcze chyba do kupienia. To ja zadzwonię do tego gościa zaraz i się zapytam. Muszę powoli pojeździć. No tutaj też bardzo fajnie. Ej, dobra. Tutaj z tyłu dawaj, chodź. Ale ja najpierw jadę na te dalsze, to potem będzie szybciej. Tu dobra. Jest kurde mniej, to do mnie podjechać. Ej, no to dawaj, no to podjedź do mnie, to zobaczysz jak będzie MTZ w pracy. Podjedź, kurde. Trzeba było poczekać, a nie. Ja będę jeździć wszędzie. O, chorobie jestem. Dobra, gdzie to jest? Dobra, najwyżej o tamte pole się później zapytam, zadzwonię. Ten kurde pojechał. Jeden raz się przyjeździ. Elegancko idziemy to za to. Na sobie. Demiata. Dobra. Albo grubo, albo wcale. A nie! Kurna mać, bo musimy palić. Dawaj. Czekaj. I teraz zobacz jak będzie chodzić. Kurna mać, sprzęgło. Łaha!
Paweł, gdzie paszek? Pasz, to jest dobra. Paweł, gdzie kamer, gdzie paszek? Paweł, ty na pewno idziesz do siebie. To je, poszedł. W swoją stronę, o. Dobra. To to zbliża się koniec odcinka. Myślę, że wam się odcinek podał. W kolejnym już się na pewno zobaczymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!